zaczynasz tej przysłowiowej kanapy albo zaczynasz dyscyplinę na nowo, to bardzo szybko widać progres. W sensie, że on nawet się pojawia po miesiącu czasu, już widzisz, jaki postęp zrobiłeś w stosunku do pierwszych zajęć. Z jednej strony cel, z drugiej strony każdy znajdzie coś dla siebie w tym wszystkim, od widoków, przez atrakcyjne przeszkody, przez ludzi, których pozna, przez całą otoczkę związaną z ocerami, więc myślę, że to jest dla każdego i każdy może spróbować. Się na zakończenie sezonu, a w tym samym czasie, jak ja wręczałem nagrody dla zawodników, to w tym samym czasie Tomek Oślizło był ileś 10 albo 100 metrów pod ziemią w pracy, w kopalni. Nie żyjemy po to, by przeżyć, tylko żyjemy po to, żeby coś w naszym życiu ciekawego się wydarzyło. Największe korporacje powstawały w garażu, największe bendy powstawały w garażu, więc tam też był taki poniekąd garaż z drugiej strony. Witam serdecznie, to na mojej kamerze to ja dzisiaj ten zaproszę na rozmowę. Bardzo chętnie, bo właśnie moja kamera coś chyba nie do końca współpracuje. No w takim razie ławeczka MNP dzisiaj. Zresztą ja chyba jestem po odwrotnie siedzę niż normalnie, więc tak. Może to stąd się wzięło. Jeszcze nas bardzo często odwiedza, no i teraz jest okazja trochę posiedzieć, porozmawiać bez piwka, bez alkoholu, także spokojnie sobie siedzimy, godzina jest 11 młoda, także gawędzimy, opowiadamy, co to w tych ocenach się wydarzyło, dzieje i będzie działo. Co się wydarzyło, jakie plany Piotr Jastrzębski, szef wszystkich szefów, co to jest Silesia, jeden z moich ulubionych drużyn, ulubionej i... No tu jestem częstym gościem, bo tak jak mówię, urodziłem się w Tarnowie, wychowałem w Krakowie, a serce na Śląsku. Jerzy dzisiaj taki komplement powiedział, że ten, że tu sentyment designerski można powiedzieć co do samej salki i wykończenia, także bardzo, bardzo dziękuję i ten, też mi się tutaj podoba coraz bardziej. Też staram się, żeby te kolory pasowały i jest żółty, a może jakiś nowy kolor się pojawi za chwilę. No właśnie będziemy... tak, nowy kolor się pojawi, o tym za chwilę, związany z tym, o czym też pogadamy. Ale a propos jeszcze, właśnie no ja kończyłem wzornictwo, design, zwracam uwagę na takie detale, no na przykład tam mamy w tle tablicę ze sponsorami, tam jest jeszcze jedna i jest w jednym kolorze, jest czarny, jest na białym, albo jest biały na czarnym. Da się. Nie trzeba robić pizzy takiej jak przy polskich drogach, jak się jedzie i pełno tych reklam, wszystko kolorowe, tak. Fasady budynków. Pizza jest genialne porównanie, bo jest bardzo tłusto pod względem wizerunkowym. No właśnie, a tłusto najczęściej niezdrowo jednak. Dokładnie. Tylko tyle, że to dla umysłu i za dużo tych informacji, że tak to jest estetycznie. Wszyscy są zadowoleni i właśnie. Cieszę się, że się podoba. Bardzo mi się podoba. To ja tu akurat nie mam tych kolorów swoich też tam na sobie dzisiaj, ale to takie podobne. Ja mam takie trochę pomarańcz bardziej, no ale to jest, zawsze się dogrywa. No i właśnie a propos zmiany kolorów, no bo... No designersko można powiedzieć, zmieniamy barwę. Zmieniacie barwę. McDonald's zmienił na zielony, my zmieniamy na jaki, jak myślisz? No, nagrywamy drugi raz, więc już teraz wiem, na jaki. Ale uważam, że zmiana super. Jeden z naszych kolegów z drużyny stwierdził, że na zdjęciach nasz kolor żółty wychodzi dużo atrakcyjniej w tej takiej bledszym wydaniu, w bledszym takim retuszu. No i założyliśmy, że jeśli już mamy te złoto w polskiej lidze sportów przeszkodowych, to ten złoty kolor będzie tą słuszną drogą i słusznym kolorem, który pojawi się na koszulce. Złote, ale tu jest limitowane bardzo wiele różnych innych rzeczy. No i też żeśmy rozmawiali wcześniej o tym, no bo w 2015 roku drużyna powstała. Tak jest. Mamy 22 i jak ogromny jest progres, jaki jest wielki poziom i to co w tym momencie, żeście osiągnęli, a to nie jest koniec. No i tak żeśmy rozmawiali właśnie, że samo zaparcie, no bo jednak OCR jest takim sportem, zresztą we wszystkim, w czym się chce być dobrym, to się nie da od razu. To jest taka lekcja uczenia się tej odroczonej gratyfikacji, że dzisiaj koszty, a ten zysk dopiero będzie w przyszłości. Dokładnie tak. No i... To jest, powiem Ci, z punktu widzenia... Skąd to się bierze właśnie, że ci ludzie, są tacy ludzie, którzy to mają i są gotowi pracować przez wiele lat, na sukces, który no, będzie później. Wiesz co, no, każdy z nas wyznacza sobie jakiś cel w życiu, tak? Są cele bardziej przyziemne, związane z nie wiem, jakąś sytuacją materialną, naszą taką na co dzień, związaną z rodziną, z jakimiś rzeczami takimi wokół tego, no, ale są też cele sportowe, tak? Nie żyjemy po to, by przeżyć, tylko żyjemy po to, żeby coś w naszym życiu ciekawego się wydarzyło. No i poniekąd OCR są taką dyscypliną sportową dość atrakcyjną, która z jednej strony, tak jak mówisz, trzeba być wytrwałym w ogóle, żeby w tej dyscyplinie brać udział i na długofalowo trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby z jakimiś lepszymi rezultatami te biegi kończyć. Natomiast z drugiej strony
wiesz, no każdy z nas ma jakieś motywacje, tak? Taką motywacją właśnie ten sport może być od samego początku do końca, bo treningi do naszej dyscypliny to nie jest tylko bieganie, są to też przeszkody, jest regeneracja, no jest bardzo dużo etapów i wydaje mi się, że tym takim elementem docelowym każdego z nas jest osiągnięcie jakiegoś mniejszego, czy też większego sukcesu, tak? Albo zakończenie jakiegoś biegu, zakończenie jakiegoś etapów biegów, albo osiągnięcie jakichś rezultatów sportowych. No i to jest taki cel, który nas nakręca i na pewno pomaga w tym, żeby mieć to samo zaparcie w sobie, poświęcać trochę więcej czasu na to, żeby tą dyscyplinę rozwijać. Okej, no właśnie tak zastanawiam się na tyle, na ile my skupiamy się na tym, co prowadzi do tego, że osiągamy ten cel, no a na ile sam cel. I tak mi się wydaje, że ci, którzy dochodzą tak naprawdę daleko, to oni też czerpią satysfakcję z tego, co było po drodze, że zrobiłem tutaj progres, że ten, że się podciągnąłem, że trochę szybciej. A ten wynik jakby bardziej mi się wydaje, że często jest w rozwoju dodatkiem. W rozwoju sportowym jeszcze jest w mojej ocenie bardzo istotne to, że jak zaczynasz tej przysłowiowej kanapy albo zaczynasz dyscyplinę na nowo, to bardzo szybko widać progres, w sensie, że on nawet się pojawia po miesiącu czasu, już widzisz jaki postęp zrobiłeś w stosunku do pierwszych zajęć, na których w cudzysłowie umierałeś, miałeś dość, ręce ci podziurawiło, nie byłeś w stanie nic zrobić, natomiast w OCR-ach naprawdę po miesiącu czasu i po nie wiem, 4-5 treningach jesteś w stanie już zrobić progres. Więc on bardzo szybko przychodzi, no a później jak już dochodzisz do jakiegoś punktu takiego granicznego, gdzie tam już nie wiem, jakąś jeszcze dietę do tego dołączasz, jakieś bieganie, kilka różnych innych elementów, no to później już powiedzmy ten progres jest, ale on jest mniejszy. Widzimy to też po naszych najszybszych zawodnikach OCR-owych, oni cały czas mają swoje nowe życiówki na 10-5 km w półmaratonach. Natomiast te progresy są takie już bardzo powolne, stopniowe, natomiast cały czas idą do przodu i się rozwijają. To właśnie, tylko czy na takim poziomie, jakim mówisz, czy ta proporcja po prostu nie jest inna? Może w liczbach, w wyniku to jest tyle, ale w pracy ten progres jest taki. No może by ten czas na 10 km no nieznacznie poprawić, na takim poziomie do 35 minut, no to już jest na przykład 35. 40, no to już jest takie, no to przejść 40 na 35, no to jest dużo, dużo, dużo pracy, a wydawało mi się, że to tylko znaczy, wiesz, no nie oszukujmy się, czołówka polskich OCR-owców nie biega po 30 minut na dychę, tak jak lekkoatleci nasi polscy na Mistrzostwa Polski, tylko oni biegają właśnie gdzieś w tym przedziale 33-35, to jest, w mojej ocenie, to jest ta tempo czołówki OCR-owej, tak, więc tych czynników i składowych do tego, żeby się rozwijać OCR-owo jest naprawdę dużo. Ten czas, o którym mówisz, do poświęcenia na to, żeby te swoje najsłabsze elementy jakby rozwijać i dążyć do tego, żeby one były na podobnym poziomie jak pozostałe elementy, to też jest czasochłonne wszystko, tak? Bo ty możesz być na przykład, nie wiem, silnym zawodnikiem, wytrzymałym, ale znowu nie jesteś szybkim zawodnikiem, dajmy na to, i musisz tą szybkość znowu dodatkowo poświęcać więcej na nią czasu. Więc tych elementów składowych jest naprawdę dużo i trzeba trochę się pomęczyć. Znaczy, ja mam akurat tak, że ja nie dążę do tego, żeby się ścigać, prawda? Więc znaczy, ja to tutaj jako ogólny przykład podałem, jasne, że każdy z nas ma jakiś deficyt, tak? Nie wiem, ja uprawiając też biegi z przeszkodami, ani nie byłem szybkim zawodnikiem, ani wybitnie technicznym, silnym, siłowym, no ale jakoś tak to z każdego po trochu coś zostało i coś z tego wyszło, tak? To teraz wiem, że nie wiem, ta siła jest moją największą piętą achillesową, w sensie biegi z obciążeniem i takie powiedzmy biegi typowo siłowe, no są dla mnie najcięższymi biegami, no bo po prostu fizycznie jestem na nie za słaby. No i każdy z nas ma jakiś deficyt, z którym musi pewnie się borykać. No tak, ale z drugiej strony można byłoby zobaczyć, jakie każdy z nas ma zasób. Tak, no i wzmacniać tutaj też to, no i plus gdzieś tam słabszą stronę, no wiadomo, że też warto pielęgnować, ale jednocześnie rzadkie podejście u nas, wzmacniać przede wszystkim i rozwijać to, co łatwo przychodzi, do czego mam predyspozycję. No tak jak ja na przykład w ninja, no gdzieś miałem taki epizod, że chciałem w ninja, no i nie szło mi. I oczywiście mógłbym ładować dużo czasu, inwestować w to, żeby poprawiać to i pewnie bym poprawił, ale to mi ciężko przychodziło, a biegając raz w tygodniu byłem w stanie ukończyć 7 ultra i zdrowiu, nogi całe. Czyli wytrzymałość. Czyli wytrzymałość, właśnie długi dystans, to jest moja mocna strona. Ja nie potrzebuję wkładać bardzo dużo czasu w to, żeby mieć tutaj efekt. Czyli właśnie to też jest ważne, że tak, każdy gdzieś się odnajduje w tym wszystkim. Tego sztuka się odnaleźć, prawda? Mógłbym dalej cisnąć to ninja, prawda? No nie, bo ja muszę ten cel. No nie, no czasami warto jest gdzieś się wyspecjalizować. Ale bo tu mówiłeś o takim poziomie, no już bardzo, bardzo sportowym, elita, top elita. A co byś powiedział osobom, które zaczynają?
są gdzieś na tym etapie, zobaczyły, że te biegi przeszkodowe są fajne, zobaczyły jakieś Armagedon, czy Spartana, czy Barbariana. Ojej, ja tak nie dam rady, to jest za trudne. Ale gdzieś tam chcą. Co byś polecił na początek? Najważniejsze, że które wspomniałem, na tym pierwszym etapie przysłowiło, jak ktoś z kanapy wstaje albo uprawia jakąś inną dyscyplinę sportową, no to jest bardzo szybki progres, tak? Bo osoba, która zaczyna biegać z przeszkodami, no to jest czasami kwestia kilku treningów i ona już naprawdę widzi różnicę w chwycie. Mam u nas na zajęciach dla dzieci, dzieciaki takie, które na początku łapały dwie rurki i spadały po dwóch sekundach, tak? A teraz śmigają tutaj z jednej strony do drugiej, no i sprawiają to najzwyczajniej w świecie frajdę. Tak jak też ty powiedziałeś, każdy odnajduje jakąś swoją drogę w tych OCR-ach, tak? Jedni skupiają się na tym, żeby ukończyć bieg, inni starają się, żeby ukończyć, nie wiem, trifektę, weterana, inne jakieś, powiedzmy, kolejne cele, kolejne etapy. Więc z jednej strony cel, z drugiej strony każdy znajdzie coś dla siebie w tym wszystkim, od widoków, przez atrakcyjne przeszkody, przez ludzi, których pozna, przez całą otoczkę związaną z OCR-ami, więc myślę, że to jest dla każdego i każdy może spróbować. Co do znowu tego, od czego może zacząć, to zacząć od tego, żeby gdzieś się zgrupować, to znaczy, żeby znaleźć grupę pasjonatów, którzy już się tym jarają, kolokwialnie rzecz biorąc, i którzy będą Cię nakręcali do kolejnych celów, do kolejnych zawodów, etapów rozwoju. No, ale ja się boję, bo ja się wstydzę. Oni tam już wszyscy to wszystko ładnie potrafią, robią dobrze, a ja dopiero zaczynam. No i tak trochę się boję tam przyjść. No to dlatego w każdym obiekcie przeszkodowym są zajęcia zarówno dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, ale też są dla początkujących. U nas takie zajęcia na przykład są prowadzone w czwartki o godzinie 19 z Pawłem Wiedłochą, który przygotowuje pod swój pierwszy Ramagedon. Omawiane są przeszkody, gdzie jak prosty sposób je pokonać, nie aż tak się męcząc na całym dystansie i żeby spokojnie ten dystans skończyć. No właśnie, czyli jak coś się chce zrobić, a nie znam się jeszcze na tym, no to najlepiej jest przyjść do kogoś, dokładnie, kto się zna i on pomoże. Bo często też w głowie jest taka blokada, że będzie oceniał, prawda, ja tego jeszcze nie umiem, to tego w szkole gdzieś tam wyciągną i będą krytykować. Nie, właśnie fajnie jest skorzystać z tego, bo to takie wtrącenie. Większość tych problemów, a według różnych badań i podejść mówi, że 99% inni ludzie już rozwiązali. Dokładnie. Za mną my będziemy sami rozwiązywali je od nowa, albo skorzystamy z tego, co już nie. Odzywanie Ameryki na nowo. No tak, no, czasami warto zrobić swój błąd, na nim się nauczyć, ale generalnie w większości przypadków można wyciągnąć wnioski z trudnych i już z innego punktu zaczynać. Więc to tak tutaj jeszcze... Przeszkody to jest też pewien schemat, tak? Cała sztuka polega na tym, żeby przejść przeszkody, jak nie na nie się zmęczyć, żeby mieć siły na kolejny etap biegu i kolejny etap przeszkodowy, który może będzie trudniejszy od tego, który właśnie pokonaliśmy. A to wszystko właśnie jest na zajęciach OCR-owo od początku do końca. A czy to tak przypadkiem potem na co dzień też nie wygląda? Ten tak. No, no, czy w pracy, czy gdzieś w jakimś biznesie, czy w rodzinie nawet czytam. To jest bardzo podobny schemat i uważam, że jest świetnie zauważyć to, że w kontekście biegu na przykład poradziliśmy sobie i podejść tym samym mentalem do tego, co jest codziennie w życiu. Jak już to tak przekładasz na życie codzienne, to sam wiesz, że w życiu codziennym mamy tyle przeszkód, tyle różnych podbiegów w biegu z obciążeniem. No właśnie, więc w zasadzie tak swoim doświadczeniem możemy pokonywać kolejne etapy, jak najmniejszym kosztem. I jeszcze jedna sprawa, no bo tu jesteśmy no, w drużynie, która no, w elicie walczy i wygrywa najwyższe trofea. Kobieta, Gosia, wygrała Ligę Ramagedonu, więc to ja ogromnie kibicowałem od początku właśnie, żeby to kobieta wygrała. Zresztą jeszcze jedna kobieta była, Klaudia Szywała, to była w trójce. No więc świetnie, że właśnie to coś takiego. Z drugiej strony Marcel Fabian, no Zygmunt Hojna teraz mistrzostwo świata w Spartanie. Więc no tych tytułów jest masa. Mistrzostwa świata w Spartanie, w sensie już teraz wiemy, że jest po Abu Dhabi kolejne mistrzostwo. Tak, no właśnie mówię po Abu Dhabi właśnie, okay. Że to bo tych mistrzostw świata, no chciałem zrobić po drugie. Trifecta i Abu Dhabi. No i został 24-godzinny ultra, ale któryś rok z rzędu został odwołany, prawda? I tak. nie było tego. Nie ma tego miliona dolarów symbolicznego, który był za... Ale był oferowany w tym roku na milion dolarów? Nie. No właśnie nie. Nie, żartuję, ale byłby jedynym człowiekiem na świecie, który miał szansę... No nadal ma szansę. Wiekowej. Jak to w końcu się odbędzie, to on to zdobędzie, tylko żeby się odbyło. Tak jest. Bo najpierw COVID to. Ale a propos właśnie tego miliona dolarów i w ogóle pieniędzy w tej dyscyplinie, bo aktualnie też za sprawą Spartana mocno kuchennymi drzwiami
sport przeszkodowy, bo raczej nie OCR, to jeszcze nie, to jest takie bardziej łatwe ninja niż OCR, tam biegania nie ma w ogóle na tym torze, ale wchodzi do, na Igrzyska Olimpijskie jako jedna z konkurencji pięcioboju nowoczesnego. No i to może jest szansa na to, żeby móc tego żyć. Jak to teraz wygląda? Jak wygląda przygotowanie takiego zawodnika, który no można powiedzieć, że profesjonalnie i wyczynowo trenuje, ale nie jest to jeszcze profesjonalne z materii finansowej po prostu, żeby się utrzymać. To wytłumaczę na przykładzie może. To znaczy na naszej gali ocerowej corocznej bawiliśmy się na zakończenie sezonu, a w tym samym czasie jak ja wręczałem nagrody dla zawodników, to w tym samym czasie Tomek Oślizło był ileś 10 albo 100 metrów pod ziemią w pracy w kopalni, w związku z czym jeśli ten sport będzie kiedyś w przyszłości profesjonalny, no to w mojej przynajmniej ocenie spowoduje to to, że zawodnicy po prostu będą najzwyczajniej w świecie z tego żyli, tak? Jeśli sobie prześwietlimy w ubiegłych latach najlepszych sportowców Spartana typu Albon czy Kocumowa, to są tam już na tyle atrakcyjne pieniądze, że faktycznie da się z tego żyć, ale to są powiedzmy na razie jednostki, też takie wybitne na przestrzeni ostatnich lat, które faktycznie, czy pewnie Atkins tak samo, czy którzy są w stanie z tego żyć i funkcjonować, nie wiem jeszcze na jakim poziomie. Natomiast żeby ta dyscyplina miała siłę rozwoju, no to muszą w niej startować profesjonalni zawodnicy. Wspomniałeś też o olimpiadzie, no to jest jakiś pierwszy krok do tego. Tych kroczków trzeba wykonać dziesiątki do tego, żeby ta dyscyplina była profesjonalna, żeby zawodnicy z tego żyli, żebyśmy się faktycznie ścigali na najwyższym poziomie. Aktualnie treningi musimy godzić z pracą, z innymi rzeczami dnia codziennego, które zawodnicy profesjonalni nie muszą tego robić i mają szansę na to, żeby jeszcze być szybszymi i bardziej sprawnymi. Skupi się na tym wszystkim, ale właśnie tak, żeby się skupiać na tym wszystkim, to jeszcze jest. Mam też takie podejście, jak się chce się, to się da się, no bo właśnie historia Tomka no pokazuje, że no pomimo jednak można, prawda, dojść bardzo, 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 bardzo wysoko. No i też ta sala tutaj moim zdaniem jest takim przykładem tego podejścia, prawda, że jak się chce się, to się da się. Ja pamiętam jeszcze poprzednią wersję, tam za ścianą była taka bardzo garażowa wersja, to jak powiedziałeś. Tak jest. W garażu najwięksi zaczynali, więc... Największe korporacje powstawały w garażu, największe bendy powstawały w garażu, więc tam też był taki poniekąd garaż z drugiej strony. No i do czego żeście tutaj doszli? No jest niewielka salka, ale ogromne możliwości i tak jeszcze zbliżając się powoli do końca, jakie plany, jeżeli chodzi o salę, bo jak cokolwiek się zmieni tu, to ja przyjadę i to będę relacjonował, więc... Wiesz co, to już tak trochę zamykając to w klamrę, my tak jakby dwutorowo. Przychodzi, zbliża się jesień, zima, to działamy tutaj troszkę bardziej na sali. Zbliża się wiosna, lato, to znowu działamy troszkę na zewnątrz, więc to jest taki bardziej podzielone na dwa etapy. To znaczy jesteśmy o tyle samowystarczalni, że możemy przez 365 dni w roku trenować, bądź tu, bądź też na dworze. No na samej salce są plany, powiedzmy, już nie takie duże, jak widać tutaj za naszymi plecami, tutaj po naszej prawicy, lewicy, bo już troszkę miejsca nam brakuje. Ale myślę, że jeszcze tamte 10-15% przeszkód jest do doposażenia. No, marzy mi się na pewno na tej ściance po mojej prawicy jakaś ścianka spinaczkowa, jakiś kampusik, coś takiego zarówno dla dzieci, jak i do ćwiczenia chwytu przez tych najbardziej zaawansowanych. No i zamknięcie tutaj tej sekcji, żeby ona też była do pokonania od początku do końca, do samego kampusu. Więc to są jakieś takie detale, które tu na salce się pojawią. Natomiast dużo się też podziało na zewnątrz. Doposażyliśmy się też sporo przeszkód, które są już w zasadzie garażowane i które są już pozamykane też na zimę, w związku z czym jeśli będziemy chcieli nawet tutaj zrobić jakąś imprezę Śląskiej Ligi, to tych przeszkód naprawdę będzie w bród. Śląską Ligę, którą zrobiliśmy w Bytomiu, to dowieźliśmy gdzieś, nie wiem, 60-70% naszych przeszkód, gdzie jeszcze parę z nich zostało też w garażu. A i tak na samym dystansie dla dorosłych było blisko 30 przeszkód, łącznie z tymi, co też tam były. W związku z czym infrastruktura się rozwija pod każdym względem. Udało się też nabyć płyty takie gumowe zabezpieczające na podłożu, które też będziemy pewnie z wiosną w tej części zewnętrznej montować, więc cały czas coś tu się praktycznie... A jakie jeszcze plany, tak nawiązując, Śląska Liga? Cały czas się wszyscy nie pytają, co tu robimy, w jaki sposób działamy. To trochę jest już też niezależne od nas, to znaczy czekamy na miasta, na to, na finansowanie i na to, żeby ta liga miała ręce i nogi, bo naprawdę marzy mi się liga z prawdziwego zdarzenia.
przeszliśmy jakiś taki pewien etap, powiedzmy, właśnie tej salki, o której, której tam pamiętasz. Jest relacja u mnie, jak ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało naprawdę w, można powiedzieć, dawnych czasach, to, to zapraszam, bo klimat nie powtarzamy. Przeszliśmy do takiego etapu, gdzie już wyświetlają się wyniki na telewizorze, gdzie mamy te grzybki z pomiarem czasu, gdzie przeszkody już są, niewiele się różnią od tych najważniejszych zawodów w Polsce, gdzie infrastruktura organizacyjna już jest na tyle też rozbudowana, że wiemy, jak to szybko, sprawnie zrobić. Natomiast znowu chciałbym zrobić, wykonać jeden albo nawet dwa kroki do przodu, tak żeby tą dyscyplinę uatrakcyjnić, żeby ona pod względem sportowym, przeszkodowym skoczyła znowu na wyższy poziom. No ale do tego potrzebuję partnerów, środków, ludzi i osób chętnych do pomocy już mamy na tyle sporo, że potrzebna mi tylko infrastruktura i finansowanie, żeby naprawdę zrobić taki event z prawdziwego zdarzenia, edycje takie, które będą cyklicznie zamknięte taką klamrą na sam koniec, znowu tabelą najlepszych zawodników, no i żeby trochę też zmodyfikować samą rywalizację, bo też marzy mi się, żebyś mógł sobie usiąść, ty akurat nie pijesz piwkę, ale ja bym się chętnie napił na trybunie i oglądał tą dyscyplinę sportową, gdzie w promieniu kilkuset metrów czy też kilometra zawodnicy biegają na pętli i ścigają się w takiej rywalizacji już mega sportowej z jakimiś telebimami, z taką wizualizacją już prawdziwego zdarzenia. No to fajnie, no czekam na to, a jeżeli chodzi o piwko, to dla mnie wyjście na piwo jest formą spotkania z człowiekiem czy z ludźmi. I dla mnie na przykład niekoniecznie oznacza dosłownie picie piwa, ale jest formą spędzenia czasu, więc jakby co? Wchodzi w grę, więc jak najbardziej. No Piotrze, ogromne dzięki za wszystko, za te wszystkie tutaj możliwości potrenowania, pojawienia się, poznania ludzi i wymiany doświadczeń, naprawdę mega, mega, mega sprawa. Ja serdecznie wszystkich zapraszam, bo tutaj, jak widzicie, można się na salce dobrze pobawić, na torze zewnętrznym, jak jest tylko słońce, akurat dzisiaj troszkę wyszło, też można spokojnie z tego skorzystać. Blisko mamy na Czeszki, także też można pomorsować, popływać w wodzie, więc jesteśmy przygotowani na każdy, na każdą pogodę, na każdy, na każdą część roku. No i serdecznie zapraszam nie tylko tych początkujących, tych średnio zaawansowanych, ale również dzieciaki. Mamy już dwie grupy dziecięce, i młodszą, i starszą, także systematycznie też tu śmigają na tych chwytach, które są na naszymi głowami. Tak, także ja też ogromnie, ogromnie polecam wszelkie zajęcia i po prostu tutaj na Śląsku, jak ktoś ma blisko, to nie widzę innej opcji, a jak ma daleko, to też warto przyjechać. Skakujecie na DTS-kę, A1-kę, A4-kę i z każdego miejsca ze Śląska, myślę, tak pół godzinki. Może z tych tam na południe, bardziej oddalonych trochę więcej, ale myślę, że infrastruktura na Śląsku jest na tyle atrakcyjna, że spokojnie każdy szybko dojedzie. Warto. Także dzięki ogromne i, no i do następnego. Powodzenia we wszystkim, w dalszym prowadzeniu, w dalszym rozwijaniu tego wszystkiego w zawodach, w prowadzeniu drużyny, w rozwoju infrastruktury, no i czego tam jeszcze ktoś potrzebujesz na tej przestrzeni. Na teraz się regenerujemy, w styczniu już będziemy snuć plany na przyszły sezon, jak to mówią, podbijać świat. Właśnie, ja to jeszcze podkreślę, regenerują się. Najlepsi tyle samo trenują i tyle samo się regenerują, a wiele osób o tym zapomina, więc podkreślam tutaj. Dokładnie, właśnie wszystko z rozwagą i z umiarem. Jak trening na 100%, to regeneracja na 100%. I tym akcentem tak. Dzięki wielkie, kończymy. Dzięki. I do następnego. I widzimy się na saunie.